Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana. Mam nadzieję, że w dzisiejszym filmiku znajdziecie odrobinę motywacji do sprzątania. Miłego oglądania. Ja zaczęłam od salonu, który prezentuje się tak. Wynoszę wszystkie rzeczy, które nie powinny się tutaj znajdować. Narzuty daję do prania. Do wytarcia kurzu używam swojego uniwersalnego płynu, czyli łyżeczka mydła kastylijskiego na szklankę wody. Na koniec odkurzam i zmywam podłogę i do tego mycia również używam uniwersalnego płynu. I tak pokój prezentuje się po sprzątaniu. Następnie zajęłam się kuchnią. Tutaj jest trochę rzeczy do pochowania, kilka do umycia i generalnie takie przetarcie kuchenki, blatów i podłogi. I miałam nastawiać tą zmywarkę już w tym momencie, jednak pomyślałam, że jeszcze dołożę tutaj te kratki z kuchenki. Do
drewnianą deskę do krojenia, patelnię czy noże. Staram się myć zawsze ręcznie. Do mycia kuchenki, zlewu, jak również płytek za nimi używam odtłuszczacza Sinlux. Jeśli nie posiadacie żadnego, to możecie sobie zrobić samodzielnie. Wystarczy do butelki ze spryskiwaczem dać octu i płynu do mycia naczyń w proporcji 1:1. Jeśli macie jakieś większe zabrudzenia, to jak najbardziej taką mieszankę można podgrzać. Wtedy ona ma jeszcze lepsze działanie. Oczywiście tutaj należy uważać, żeby się nie poparzyć. I na sam koniec, żeby nie było żadnych smug, przemywam to wszystko płynem do mycia okien. Następnie zajęłam się łazienką. Do mycia używam tej mieszanki, o której Wam wspomniałam wcześniej, czyli octu i płynu do mycia naczyń. Działa rewelacyjnie nie tylko w kuchni jako odtłuszczacz, ale świetnie nadaje się na wszystkie takie zabrudzenia właśnie typowo w łazience. Do mycia lustra używam wody destylowanej i ściereczki z mikrofibry. Na koniec myję podłogę. I na sam koniec jeszcze składanie prania. O ile bardzo lubię robić pranie, tak właśnie za tą czynnością już nie za bardzo przepadam, dlatego staram się umilić ją, na przykład oglądając coś. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że znaleźliście odrobinę motywacji w nim. Ja Wam przede wszystkim dziękuję bardzo za uwagę i oczywiście do następnego razu. Trzymajcie się, pa pa!